to jest bardzo duża miejscowość, jedna z większych w gminie Zalesie. Jest usytuowana przy głównej drodze krajowej. Ludzie są chętni, ale nieśmiali, więc potrzebują takiego powera do działania, ale myślę, że z czasem wszystko będzie ku lepszemu. Ludzie się bardzo dobrze znają. Wiadomo, że okres pandemii troszeczkę tych ludzi pozamykał w domu, więc jest ciężko, ale ja na swoim przykładzie mogę podać, że mieszkam tu od urodzenia, ładnych ponad 30 wiosen i znam każdego od podszewki, choć może tak nie wyglądam. Poprzednia świetlica była znacznie mniejsza, mniej efektowna. Dzisiejszy wygląd jest standardem na czasy dzisiejsze. Odbywają się różne uroczystości, imprezy rodzinne, chrzciny, komunie, osiemnastki. Bardzo modna impreza ostatnimi czasy, więc ludzie są zadowoleni, że mają gdzie się spotkać i taką uroczystość zorganizować. Ja akurat dołączyłam już na tym etapie, gdzie wszystko było zaprojektowane i czekało nas tylko wykonawstwo, ale jak najbardziej parę elementów poprosiłam o zmianę, bo wiadomo, jak to mężczyzna projektuje, to ma inne widzenie niż kobieta. Jest kuchnia, wiadomo, że trzeba jeszcze doposażenia w pełni. Mamy nowe toalety, oddzielne dla personelu również. Klimatyzację, ogrzewanie, co jest bardzo ważne. Mamy podłączoną sieć solarów, dzięki czemu możemy korzystać. Mamy pięknie oświetlony wieczorem teren, więc to też jest wykorzystywane do tego. Wiadomo, że było to wszystko zrobione z pieniążków unijnych. Ogranicza nas to troszeczkę terminem 5-letnim, gdzie nie możemy tutaj nic zrobić, ale chętnie widzę teren rekreacji. Mamy piękną altanę, więc przydałby się jakiś grill. Być może siłownia nadworna. Ładnie by się komponowała. Cieszę się bardzo, że tą naszą uroczystość, która jest w ulicy Dobryńskiej, szerzej w gminie Zalesie, zaszczyciło tylu gości. Ja pamiętam, jak jeszcze wiele lat temu była tutaj ta świetlica dużo mniejsza. Ona w tamtym czasie była zrobiona dobrze i wydawało się, że będzie służyła przez wiele lat. Ale żyjemy w czasach takich, że że życie jest bardzo dynamiczne, bardzo szybkie i po czasie okazało się, że trzeba pewne rzeczy zmieniać i tak się też tutaj stało. A chciałbym też dodać, że na terenie gminy realizujemy program Świetlica lub Remizo Świetlica w każdej gminie, nawet w tych małych miejscowościach, najmniejszych. Oczywiście nie w takim formacie, nie w takiej skali jak ta, bo Wólka Dobryńska jest drugą co do wielkości wsią, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. To jest chyba zrozumiałe, że ten obiekt musi być bardziej i większy, i lepiej przygotowany, ale w każdej wsi chcemy, żeby tego typu obiekt mógł funkcjonować. Świetlica przeszła w ostatnim czasie przebudowę. Państwo to obserwowali. Tutaj chciałbym podziękować i pani sołtys, i panom radnym, że rzeczywiście na etapie tej modernizacji współpracowało nam się bardzo dobrze, że to było, jak to się mówi, ciągnięcie w tą samą stronę. Problemów też nie brakowało. Był problem tej działki. Przez wiele lat chcieliśmy działkę kupić od Agencji Nieruchomości Rolnej, później od KOWR-u i przez cały czas jakieś tam przeszkody się pojawiały. Ostatecznie kupiliśmy tą działkę. Ona kosztowała prawie powiększenie działki, prawie 100 tysięcy i w tamtym czasie to była kwota pewnie niemała, ale dzisiaj ta kwota już po tych zmianach i cenowych i po tym wszystkim, co się w naszym kraju zadziało, to ta kwota już jest całkiem taka nieduża się zrobiła. I gdyby jeszcze tutaj powrócę do finansów, bo dałbym każda inwestycja, każda praca, to się sprowadza do tej sfery materialnej. Całe zadanie kosztowało prawie 1 200 000 zł.
Z tego 2/3, około 800 tysięcy, takie dofinansowanie uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Bo gdyby tego dofinansowania nie było, to nasz budżet, budżet gminy Zalesie, pomimo największych chęci, nie byłby w stanie wykonać takiego zadania. Bierzemy się udział w otwarciu pięknej świetlicy. Chcę powiedzieć, że gmina Zalesie to nie tylko świetlica, ale to drogi, o których wspomniał pan wójt i bardzo miło nam się współpracuje. Z panem wójtem, z panem przewodniczącym, z całą radą Rady Gminy. I tego wszystkiego gratuluję. Cieszę się, że jestem dzisiaj z państwem na tej uroczystości i mam nadzieję, że ta świetlica nie będzie stała pusta. Z tego, co się dowiedziałem, zrobię małe rozeznanie. Brakuje koła gospodyń wiejskich, więc tak troszkę potencjał i kapitał widzę po paniach, które z troską patrzą. Brakuje również zespołu śpiewaczego, panie wójcie. Może by tak dzisiaj zainicjować? Jasiu. Miło, że pan wójt mnie słucha, ale rozmawiamy. Także życzę państwu wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że tutaj będą imprezy już nie niższe Angelki, tak, później Sylwester, później Ściny, później jakieś inne imprezy. Życzę państwu wszystkiego najlepszego i gratuluję wykonawcom pięknego obiektu, pięknej wykonanej pracy. W imieniu organizatorów chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przybycie, za przyjęcie naszego zaproszenia na tę dzisiejszą uroczystość. Chcę podziękować Radzie Gminy, na czele z przewodniczącym Rady Gminy za podejmowanie uchwały. Tutaj pan był podkreślił, że było możliwe przydzielenie tych środków też nam na rozbudowę. Kierownictwo naszej gminy, panu wójtowi, panu zastępcy wójta, panu sekretarzowi, pani skarbnik i wszystkim pracownikom gminy, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju naszej gminy. Ten prezent, który wręczyliśmy dla pana wójta, to oczywiście znak wdzięczności od was wszystkich, proszę państwa, dla naszego wójta. Chcę jeszcze podziękować naszemu czcigodnemu księżu proboszczowi za odprawienie mszy świętej, za pouczające mądre słowa w homilii. Serdecznie, serdecznie dziękuję. Życzę państwu od siebie udanej imprezy, udanego wysiadowania i smacznego.